Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. Moi drodzy, dalej sobie gramy tym Enkim. Zabiliśmy Torturera. I co? Idziemy teraz niżej. Ach, niemożliwe. Jesteś w zerych myślach, tak? Tak, oczywiście. Byłbym inaczej już teraz martwy. No właśnie. Nie stój tak w przejściu, w drzwiach. Wydasz nas, jeśli ktoś cię zobaczy. Dobra, kim jesteś? To już byliśmy, mieliśmy to już. Dobrze, proszę, że ze ścigana tera będzie jednym z bezpieczniejszych miejsc w tym lochu. Ja zbawię sobie nic. Byłem zgubiony w tych lochach przez coś, co wydaje się być wiecznością. Moje poczucie czasu się rozmyło. To mogło być lata, miesiące, obawiam się, że nawet tygodnie. Dobra, ale to już czytaliśmy, więc nie będę z nim sobie tutaj zbytnio gadał. Porwiemy sobie wszystko, no i tak. To jest ten przycisk. Pisaliście mi, w ogóle powiem wam szczerze, naprawdę jesteście świetni. Jesteście po prostu genialni. Tak miłe słowa, które mi pisaliście. No to jeszcze się nie spotkałem w żadnej chyba serii. Naprawdę chyba się nie spotkałem w żadnej serii. Coś pięknego, naprawdę. Jestem bardzo, bardzo wam za to wdzięczny. Mega za to wdzięczny. I tak, pisaliście mi... Co wy mi tam pisaliście? Że tego kolesia możemy jeszcze spotkać. To myślę, że będzie spoko. No i też staram tutaj poogarniać trochę wszystko. Dobra, jest tu jakaś nabita statua. Gra wspływa do basenu, na którym stoi posąg. Na razie nie będę poświęcał. Myślę, że nie ma sensu. Gra wspływa... nie, to nie było to, przepraszam. Stworzył bożka z naszych lęków. Ja sobie mogę pogadać. Okej, wygląda to, że jesteś kolejnym kapłanem zniszczenia. Dobra, jeśli coś tam sobie hymnują, coś tam sobie gadają. Próbujmy z nimi zagadać. Próbujesz rozpocząć konwersację. It's your origin. Jakie jest wasze, takie wiecie, pochodzenie? Jestem tylko jedną istotą na świecie, na świętej pielgrzymce. Wszyscy kapłani zachodniego świata marzą o zejściu do tych lochów. Mają tymi latarniami. Gadamy dalej. Jakiemu bóstwu służycie? Służymy wszystkim bogom, pomimo tego, że zwykli ludzie obwiniają nas za mroczne czasy starszych bogów. My również cenimy ich nauki. Rogoroch, Sylgan albo Almer. W niebo wstąpiony. Pierwotni niszczyciele i stwórcy. My chyba Grogorota, czy kurde, nie pamiętam. Niebo wstąpiony. No, wydaje mi się, że niebo wstąpiony to jest ten kapłan taki najważniejszy. Ten, który umarł za nasze grzechy. Ten, który łączy nas wszystkich. Au! Chyba to była zła odpowiedź. Palę się! No! Item. Water vial. Pogasiłem się. O, wygnoje jedne. Jest coś zaczął czantować. Gadamy dalej. Czym są te lochy? Okej. Są to lochy strachu i głodu. Połączenie różnych płaszczyzn egzystencji. Te lochy są jednym z ostatnich miejsc, w których człowiek może jeszcze spotkać swoich stwórców.
Nie przerywaj, nie przeszkadzaj mi w śpiewie, w czantowaniu. Przerywasz, że rujnujesz przywoływanie. Więc pytanie, czy my mamy spróbować zaatakować? Teoretycznie, jeżeli oni sobie tam tylko to czantują. Właśnie, dupa. Sobie na to coś czantuje. Utniemy im te łapy. Teraz sobie czantuj. Head or tails? Coś przywołują. Wiem head. Jest tails. Czantowanie jest ta... jest takie wyższe. Staje się ciemniej. Czujesz straszne zagrożenie. I to jest ostatnia rzecz, jaką czujesz. Dark Shiro został pokonany. Wow! No tego to bym się nie spodziewał. Ej, serio, tego bym się nie spodziewał. Dobra. Niestety, pogadać sobie z nim jeszcze raz. Zdirujmy to wszystko. I tutaj było blueberries, o. Blueberries. Spoko. Może być blueberries. Killing knife i bone saw. Myślę, czy zapisać się opłaca nam? Chyba się nam nie opłaca zapisywać. Wiecie, jestem ciekaw, jak można ich tutaj... Jak można ich tu ogarnąć? Dobra, quest for Rondonu. Porwijmy sobie te plagi. Że to może coś być. Jest, kurde, widziałem. No nie. Dobra. Skills, run. Słuchajcie, to nie było naprawdę zamierzone. Robux for Eligment. Zapytacie, czemu to robię? Bo ja sobie zaatakuję tego guarda. Ja sobie go zaatakuję, tylko no wolałbym nie stracić nie wiadomo ile życia. Stingera nie będę mu ucinał. Tylko łapki i lecimy z nogami. Nóżka poszła. Tak, o. Ach, ty dziadu. Dobra. Jeszcze musiał to tak walnąć. Ej, dużo nam zabrał. I po łebku. I Stinger mu tylko spulsował. Dobra. To nie problem. Ring of the Steel Blood. Okej, okay, czyli bez krwawienia. To jest spoko. Zeskinujmy dziada. Guard skin, spoczy. Dobra, myślę, że możemy się uleczyć przy okazji. Jak to masz Kanger 26, to chyba jeszcze nie. Dobra, na razie zostawmy to. Czy mamy się jeszcze czym wyleczyć? To jest dobre pytanie. White Vial to było przeciwko bodajże... Właśnie poisoning. Meat pie, trochę dried meat, trochę rotten meat. Jeje, czekaj, spoko, salami, dużo mam tego. To luksus. Mam tu miks czerwonych i niebieskich. 57. No. Jako tako. Dobra. Warm juice mamy też. O! Dobrze wiedzieć. Nas nie było. Dwa ustrzone grzybki. Nic tu niestety nie było. Ciekawego. Nitrogliceryna. Ale. Elite. To z elitą, bo ja nie chcę walczyć. Nie. Zapomnij to. O!
Obserwuję wszędzie ciało i wydaje się, że coś utknęło w jego ciele. Już 5 silver końców. A w jego? Nic? Tutaj nic. Częściowo rozłożone ciało wisi tutaj. Zobaczcie, do tego ciała nie mogliśmy. Albo jakoś go nie złapałem, nie wiem. Bo muszę do tego znaku się... Tak, dobra, ej, do tego znaku muszę. Ja, dokładnie. To był stick. Nic innego tu chyba nie widzę. O, są grzyby. Znaczy herby, nie grzyby, Boże. Tu są herby. Gdzie tutaj jest w ogóle zejście? Ring of Wrath. Wrath, przepraszam, jajka. Czy to jest Rotten Meat? Dobra, weźmy sobie to. Tak, to jest Rotten Meat. Tu jest Rotten Meat. Bierzemy, bo jak potem sobie znów ogarniemy tego psiaka, to będzie spoko. Czarny Liquid. Teraz zbierzmy go trochę. Jest gubli. Kurwa, jak mnie wystraszył. Dziad jeden, garbaty. Technik. Jak mnie wydygał. On i tak używa tackle, więc jest bez sensu walić go w rękę. Aha, dobra, może jednak nie? Chaos. No niestety musiałem... Musiałem uciec, no. Udało się. Jeszcze tackle musiał użyć za 15. Ale mnie wydygał. Meat pie and moldy bread. Zeskinujmy dziada. Czy ja mam tutaj skilla? Nie mam skilla. Nie mam tego. Nie mam tego niestety. Tak samo tinderboxów w ogóle nie mam. Lipton. Dobra, cytuły nowych bogów. To jest tam niepotrzebne. Smoky. O, to jest potrzebne, jak najbardziej. Nie wiem, czy przypadkiem nie zbliżamy się teraz do kuchni. Kolejny ale. Kolejny stick. Kolejne silver coins, nie wiem po co to jest. Blue Hermi, worm juice. Worm juice. Nie chciałem tego. Mówi się tak samo, że oprócz tego, czy oprócz walenia w te drzwi, zazwyczaj są inne sposoby na otwarcie ich. Dobra, jest coś tu? Silver coinsy. Te karotki. Positive vial. Oczy blue liquid, o. I glass vial. Wiem, co z dwóch miejsc? Tak. Dobra, tu w teorii możemy się dostać. Tu byliśmy? Mockup book. To dzięki temu będziemy mogli przesunąć tamten regał pewnie. Śmierć jest odpowiedzią. Dobra, lecimy z Talesem. R. Nie znajdujesz nic interesującego. No, to Sales, ale... O! Alchemia, volumin drugi. I studia Grogorota. To już czytaliśmy. To jest w ogóle wejście chyba nawet do tego lochu. Tylko w Pierce. Nie, to tu będzie kuchnia. Tu jest kuchnia, no właśnie. Jest dziewczynka, w końcu. Jest to mapa pokazująca rozłożenie jednostek. No i to jest Captain Orders i 4 tinderboxy, fajnie. Dobra.
Wyglądało to, że w klatce jest mała dziewczynka, która przed tobą swoją twarz. Co chcesz z nią zrobić? Otwórz klatkę. Porozmawiajmy. Ok? Nie odpowiada. Tok. O nie, nie, wiem to. Tok, ale to drugie. Tok. Are you a monster? Jesteś potworem? Nie odpowiada. Użyj małego klucza. Dziewczynka jest bardzo cicha. Tylko tak już teraz musimy niestety ją karmić. Trochę tinderboxów spoczy. No jest kuchnia. Dobra, zapalmy ją. I smażmy wszystko. Very raumite. 5. 6. 6 sztuk. Ja pierdzielę. Jeszcze mąka. Nie no, żarcia to my mamy od cholery. Żarcia to mamy od cholery. No możemy teraz skryptować. Alchemia kolejna. Dużo tego się zrobiło. Mega dużo się tego zrobiło, ale najpierw zanim sobie tą alchemię ogarniemy, to myślę, że możemy bez problemu coś zjeść. 51. 10. Tutaj jajkami jeszcze możemy trochę sobie tam dołożyć. Akurat na 0 będzie. 1. Mind nam sporo zszedł. Myślę, że też musimy sobie troszeczkę to podnieść. O, teczka pięknie. Dobra. Poco loco. Alchemia Volumen 2. Co tutaj jest? Podstawy alchemii poziom 2. Różne efekty i kolory alchemii, substancji alchemii są tutaj zanotowane. Czerwona. Bardzo żrąca substancja. Obchodzicie się z ostrożnością. Czarna. Hormon wzrostu. Potrafi mieć takie, wiecie, niekontrolowane wzrosty. Powoduje niekontrolowany wzrost żywej tkanki. Traktować ostrożnie. Niebieska. Proporcje lecznicze dla mięśni i tym podobnych. Żółta. Bardzo bogata w proteiny substancja. Czarna plus olej równa się bardzo łatwo palna substancja. Niebieska plus żółta. Incens? Wyostrzone zmysły. Ej. Czerwona plus żółta. Wzrost adrenaliny. Niebieska i czerwona. Efekt trucizny. Niebieska i purpurowa. Antidotum na trucizny. Spoko. Spoko loko. Bardzo mi się to podoba. Porwijmy to. Ja tobie, dziewczynko, mogę coś dać. Czy ja coś mogę ci dać? No, w sumie. Samo ci to dało. Samo ci to dało. Tobie nie możemy nic optymalizować. No dobra, mamy małą dziewczynkę. Przepraszam was za chrypę. O! O! Dobra. Kim jesteś? No to już czytaliśmy. Potion of Sanity. Nic nie masz. Palej na bambus. Palej na bambus. Wyjść nie możemy, prawda? Tak, mgła niestety przeszkadza ci w wyjściu. Uniemożliwia ci wyjście. Okej. Okay. Iron Arrow. Explosive Vial. I strzałka i inne pierdółki. Niestety nie mogę sobie zrobić jeszcze... Ja sobie najpierw zapiszę. Wiem, że miało być to inaczej, ale... Czasem bywa. Dobra.
File, Nadine. Nie chcę stracić dziewczynki. Tam poszedł na górę. Explosive vial kolejny. To fragment. Co to jest? Co to jest? Czujesz obecność drobnej klątwy związanej z drzwiami. Możesz honorować jego efekt za pomocą kontrmagii. Kontrmagia została wykonana poprawnie. Dobra, najpierw go zabijmy. Lecimy z tym koksem. Dziewczynka nie ma żadnych skilli, ale może atakować. Walnij go w pujarkę. Myślę, że Stinger go jeszcze teraz zaspędził nawet. Item. Ty możesz czymś na przykład niego rzucić? To jest dobre pytanie. Wyjął 6. No spróbujmy. Miss. Ej, to było spoko. Czemu ja walnąłem go w całe ciało? Bo jestem głupi. Dobra, wygraliśmy z nim. Explosive Vial jest naprawdę bardzo fajne. With Clever and Loin Cloth, czyli przepaska na biodra, tak? Tak. Spoko. Jeszcze wpierdziel. Nie, zeskinujmy cię, no. Nie wiem, gdzie my jesteśmy. Dobra, ale zanim tam pójdziemy na górę, chodźmy tutaj, bo bardzo mnie to interesuje. Co to jest? Wow. Halo? Jest tutaj coś napisane. Heksy tworzą połączenie z bogami, zarówno nowymi, jak i starymi. Aby zbliżyć się do starszych bogów, musisz piąć się w górę i zdobywać ich pokrewieństwo. Z każdym kręgiem jesteś bliżej nich. Nowi bogowie przekazują swoją wiedzę tylko tym, którzy dzielą z nimi ten sam znak urodzenia i duszę. What? Duch hekstechowy stoi tutaj. Tak po prostu, coś takiego. Technik ekwipunek. Użyj heksena. Co to... What? Co tu się dzieje? After Magic, Greater Blood Magic. Co tu się od Janie Pawla? Mistrzostwo nad insektami. No właśnie, jeszcze nie mieliśmy w ogóle w sumie, wiecie, możliwości w ogóle zrobić coś takiego. To jest nekromancja, to jest to, czego mogliśmy się nauczyć. Black Orb, przepraszam, Halting. Kurde, ile tylko tu jest? Helling Whispers, Pheromones, Loving Whispers, Blood Portal, Needleworm. Kurde, tu jest masa rzeczy. Engard, Counter, Defense Stance, Fast Stance, to jest od tej naszej koleżanki. Ojej, naprawdę mega dużo. Dobra, Curse Equipment. Aha. Niestety, ale nie mamy żadnych dusz. Bone Shears, ewentualnie Scimitar. Właśnie, ale tego bym chciał, to nie mam jak. Czyli da się tutaj przeklinać, enchantować ekwipunek. I tu byłem już. Ja tutaj byłem. Tutaj to ja byłem. No i tu możemy się pomodlić. Bo to te kręgi.
Brogogorod to jest ten destroyer. Do niego możemy poświęcić coś. Sylwian, tak, dokładnie to było to, co musimy oddać akt miłości. No dobra. Wszystko pięknie, ładnie. Ja sobie zapiszę oczywiście. Po raz kolejny, po raz kolejny. Po raz kolejny. 20 fajal. Dobra. Pokaż miłość. Spróbuj z miłość z dziewczynką. Okej. Okay. Dziewczyna nie jest chętna. Sacrifice ewentualnie pray. No dobra, zrobiliśmy save. Zróbmy sacrifice. Chcesz poświęcić dziewczynkę? Tak. Wygląda to, że dziewczyna trochę się męczy. Okej. Okay. Dzięki poświęceniu twoje pokrewieństwo z Grogrotem się powiększa. Dziewczynka jest teraz zabita. O, nie chciałem widzieć. Chciałem zobaczyć tylko, jak to wygląda. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Jestem ciekaw, czy da się zrobić tą miłość z tą dziewczynką. Tak jak tu jest napisane. Na czym to polega? Chociaż nie wiem, czy nawet chcę. Dobra, courtyard. Tu jest to wejście na studni. Wyskoczmy tam. No właśnie, tutaj da się odchodzić to. Chyba nawet raz chyba byliśmy. Raz tu już chyba nawet byliśmy. Czy my tu byliśmy? Chyba tak. Kurde, faja. To jest naprawdę wielki Meksyk tu porobiony. Może tu będzie coś napisane właśnie, czy ewentualnie, że będziemy się mogli pomodlić czy coś, ale niestety nie. Niestety nie. Dobra, no to idziemy niżej. Idziemy niżej, wracamy się do tego miejsca. Klimbujemy się i idziemy po prostu niżej. Czy przypadkiem też ten kociak nie chciał dziewczynki? Dobrze ci ja pamiętam? Chyba dobrze. Że oddamy kotu. Nie zostało, nic tu nie zostało. W sumie też to nie byłoby głupie, żeby mu kotu oddać. Tylko staje się głodna. Nie zostało. Ooo! Dzięki panowaniu na dowodach nie jesteś w stanie słyszeć szepty. Kiedyś kapitan ludzi. I rozumiem, że wszędzie, gdzie mamy tam jakieś takie muchy, nie muchy, to ja mogę jakieś tam dźwięki odczytywać, tak? A, jest. No właśnie, tutaj też. No jasne, chcę. Róg przybył tutaj. Stał się tutaj. O, wyrzebił Bożka ze swojego strachu. Dużo informacji. Odeszliśmy. Możemy zrobić kółko w sumie, to też nie przeszkadza. Nic nam nie chce. To jest fake, tak jak mówiliście. To jest fake. Teraz to już wiem. Dobra, ale tak, bo nasi przyjaciele są tutaj dosyć głodni. 31-34. Ile meat pie dawał? Powyżej 34.
No nic, no nic, no czasem tak bywa. Cabbage. 30. Możemy się tutaj dostać. Chcemy użyć Explosive Vial? Chcemy. Oczywiście nie. Jest skrzynka. Tails. No i się udało z Tailsem. O kurde, znajdujesz naszyjnik pożarcza dusz. What? Co to za przedmiot? Co to za przedmiot? Srebrny naszyjnik z zadanymi kamieniami duszy. Kamień chroni przed mocami z innego świata. Ej, Ring of Wrath. Wrath chyba. Wyświetlony z zasadami na nim krwawym diamentem. Krwawy diament widział tyle śmierci, że wycieka z niego siła życiowa. Nie mówcie, że to jest kurcze do leczenia. Tak. Lecz. Znów Tails. Będzie head. O, Tails. Znajdujesz Ancient Book. I to jest chyba Necronomicon, moi drodzy. To jest chyba Necronomicon. I wiecie, co ja wam powiem? Ja wam powiem tylko tyle, że ja to zapisuję. Ja to zapisuję oczywiście standardowo. Dobra. Jest to jest ostatni. Dobra, myślę, że tym ostatnim sobie mogę zapisywać. I użyjmy tej książki. Ancient Book. Okej. Okay. Gdy wyjmujesz książkę z torby, czujesz, że coś się w tobie trzęsie. Czujesz ogromną potrzebę otwarcia książki, ale jednocześnie czujesz, że konsekwencje mogą być straszne. Przeczytaj książkę. Dobra, co już czytaliśmy? Necronomicon. Tails. Ed. O, dobra, to standardowo za wtedy. Traciłeś swoje zmysły. Fear and hunger. Dlatego zrobiłem save'a. Lecimy jeszcze raz. Trochę oszustwo być może, ale chcę ogarnąć, co dokładnie tutaj jest. Necronomicon, znów Tails. No i się udało. Kurczę. Książka przewołuje moce, które wykluczają poza twoje zrozumienie. Obok tej starożytnej obecności jesteś tylko słabą mrówką. O, Grogorod błogosławi cię nową magią krwi. Uczysz się krwawego golema. O, czyli książka rozpoczęła się na naszych oczach. Ej, kurde. Nowa moc. Nosi silver coinsów. Blueberries. Dwie karotki. Różne rzeczy do czyszczenia mogą być tam znalezione. Tutaj przejścia żadnego niestety nie ma. Okidoki. Czyli to był tak naprawdę tylko i wyłącznie taki, wiecie, miejscówka, gdzie możemy coś znaleźć, o tak. Ale nic szczególnego. To była miejscówka do modłów, tak? Dobra. Ray. Nie chciałem do niego, ale okej. Okay. Dobra, niech będzie Grogorow. No już teraz zaczęliśmy, to już będzie Grogorow. Wracamy tam, gdzie powinniśmy wracać. Elit. Kurde, elit. Cholerny elit. Cholerny dupek. Elita nie pokonamy, nie ma takiej opcji nawet.
A udało się spierdzielić. To jest przejście chyba. O, to jest ten kibel. To jest ten słynny kibel. Jaki pamiętnik. Przeklinam starszych bogów. Moje żoną rozpowodu ich plagi, moje dziecko ma rozpowodu ich grzechów. Teraz będę następny ja. Umrę z powodu tego makabrycznego piekła, które zbudowali. No niestety, tak bywa. Ja mam... White Vial. Underdog Talesy. Kurde hell. Kurde hell. Captain's Diary, to jest to standardowe. To nie mogę go zripować. To się zmieniło, że nie mogę zrobić tego porwania tutaj. Nic tu nie zostało, nic tu nie zostało. Tu są te zwłoki dziwne. A tutaj powinien być Enki. Dziewczynka nam coś zaczyna wariować. Dziewczyna trzyma się za głowę i wyraźnie się trzęsie. Wydaje się wahać, czy w ogóle kontynuować. Coś jest nie tak? Weź się w garść, nie możesz tutaj odpoczywać. Możesz kontynuować... jeszcze trochę? Odpocznij na moment, zaraz wrócę. Tak? Dziewczyna patrzy na ciebie ze łzami w oczach. Jest kompletnie zszokowana. Nie przejmuj się. Po prostu zapewniam się, że nic się nie stanie. Próbuj wytrzymać. Musisz być silna. Może to lepiej do ciebie, jeżeli zostaniesz w tyle. Nic ci nie stanie. Te słowa wydają się przynajmniej w pewnym stopniu pocieszyć dziewczynę. Kiwa do ciebie głową. Czemu tutaj? Czemu tutaj? A, jestem głodny. Przynieś nam jedzenie, ludzkie jedzenie. To jesz. Chcemy świeżego dziewczęcego mięsa. Daj nam tą dziewczynę, kutasie. Oddaj nam tę dziewczynę, kutasie. Dobra, spróbujmy. Testujemy. Totalnie testujemy. Dobra. Zobaczmy, co się stanie. Zaoferuj dziewczynkę. Dajesz dziewczynę ludzkiej hydrze jako ofiarę. A przed chwilą zapomnieliśmy, że jej nic się nie stanie. Tak, dziewiczem dziewczęce mięso. Dziewczyna trochę się szamotała, ale wpchnęła się do otworu między głowami i mackami. Jest lepsza niż sobie wyobrażaliśmy. Chiefs. Serio? Serio? No nie no. Nic nie dostaliśmy za to. Nie chcę tak. Wracamy. Dziewczynka musi być z nami. Dziewczynka musi być z nami w takim razie. Słyszysz krak, czyli pęknięcie pod swoimi stopami. Oh shit. Ledwo udało ci się skoczyć w bezpieczne miejsce. O, ładnie. Łapenka. Fellowship, część pierwsza. Czekamy dalej, teraz będziemy czytać spokojnie. Niestety nic nie ma. Ktoś napisał notatki na pustym zwoju. Oh Lord, teach hurting. O Panie, naucz nas cierpienia. Ciekawe. Recepty XV wieku? Zapisy z XV wieku, ej, ciekawe. Kofirs. I poematy miłości Torment. Ciekawe, ciekawe.
Dobra, sama książka nie wydaje się w najmniejszym stopniu interesująca, ale i tu pozostało kilka osobnych stron. Znajdujesz Book Page 1. To jest to Mockup Books. Tales jest. Znajdujesz książkę z zapomnianymi wspomnieniami. Ej, ciekawie. Użyliśmy tego. Mockup Book. Aha. A my też byliśmy kiedyś chyba. Green Herb. Zatrzymaj się. Outlander. A, widzę. Wygląda na to, że wciąż zachowujesz zdrowy rozsądek. W pewnym sensie pocieszające jest to, że nie jestem tu zupełnie sam. Powiedz mi, jesteś zły? Nie. Czas pokaże. Zdziwiłbyś się, do czego naprawdę jesteś zdolny, gdy zostaniesz tu wystarczająco długo. Ale twoja obecność tutaj oznacza tylko to, że te lochy pochłoną jeszcze jedną ofiarę. A zło, które tu mieszka, stanie się o wiele silniejsze. Na twoim miejscu próbowałbym uciec z tych starożytnych murów wszelkimi możliwymi sposobami. Dla twojego dobra mam nadzieję, że nasze drogi już się tutaj nie skrzyżują. Ja chcę z tobą skrzyżować drogę. Zachowaj ostrożność w lochach. Zło w tym miejscu jest czystego rodzaju. Nie jest tu tylko po to, by nas dręczyć. Nie jest tutaj również po to, by zapuścić korzenie w otaczającym nas świecie. Nawet jeśli nikczemne pułapki i podupadłe potwory w lochach mogły sprawić, że uwierzyłbyś, że jest inaczej. Jej interesy są już poza tym światem, a to miejsce jest tylko reliktem jej długiej historii. O, wydajesz się zaprzyjaźniony z tym całym złem, zaznajomiony. Kim jesteś? Czemu tu jesteś? Tak, mój gatunek północny, lud Oldegardu. Odnaleźliśmy mroczny kontynent Vinland ze smoistych krain. Na daleko na zachodzie. W chwili, gdy spojrzysz na pokręcone krzywe góry i pokręcone lasy tych ziem, czujesz prezencję większego zła. Samo zło, które rezyduje, które mieszka tutaj. Kim jesteś? Możesz nazwać mnie Ragnvald. Jestem z północy, z Królestwa Oldegardu. Czemu tu jesteś? Jestem tutaj, żeby odnaleźć relikt, który pewna osoba zabrała mojemu ludowi. Ten człowiek jest uwięziony gdzieś głęboko pod ziemią. Może jest lepiej, jak będziemy razem? Bez wątpienia byłoby to dla ciebie. Ale na razie nie będę z tobą podróżować. Dlaczego? No dobra. Opowiedz mi może więcej o tym Oldegardzie. Byłoby miło, bardzo chętnie. Oldegard, królestwo wszystkich wojowniczych plemion północy. Oldegard hoduje najlepszych, najsilniejszych i najodważniejszych mężczyzn i kobiety znane w tej epoce. Jesteśmy coraz bardziej głodni. Mamy również długą historię w żeglarstwie jako podróżujący kupcy. Ciekawe.
Dobra. To już chyba wszystko, tak? Tak. Dobra, moi drodzy. 45 minut. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grauda Shiro, ja oczywiście nie skończę tutaj, więc od razu wam mówię, że to, co teraz nagrywam, to pewnie będzie kontynuacja w następnym odcinku. I co? No i widzimy się oczywiście w następnych odcinkach z Firenhanger. Trzymajcie się. Hej, hej.